Dzień dobry panie profesorze. Witam najserdeczniej. I dzień dobry państwu. Bardzo miło mi jest dzisiaj gościć na kanale pana profesora Witolda Modzelewskiego, doradcę podatkowego z numerem 1, czyli pierwszego doradcę podatkowego w Polsce. Właściciela Instytutu Studiów Podatkowych, zasłużonego dla nauk podatkowych profesora, autora wielu publikacji, książek, osobę, którą wszyscy znają z prowadzonych szkoleń, wszyscy, którzy interesują się podatkami, ale także przedsiębiorcy. Mało kto też wie, iż pan profesor wykazuje bardziej rozległe zainteresowania niż tylko podatki. Z tego, co udało mi się ustalić, pan profesor również zajmuje się malarstwem, ukończył czy pozyskał wykształcenie plastyczne, ale publikuje także książki w tematach geopolitycznych, tak? Czyli dotyka zagadnień, które wymykają się tak zwanemu mainstreamowi i przedstawia tam również pewnego rodzaju krytyczne, myślicielskie podejście do rzeczy. I właśnie chciałbym, panie profesorze, o tych kwestiach porozmawiać, czy w te zagadnienia wniknąć bardziej szczegółowo. Bardzo dziękuję, jestem do pana dyspozycji. Po pierwsze, finanse publiczne. Jak widzowie tego kanału wiedzą, czy jak szanowni państwo wiecie, na tym kanale rozmawiamy o kwestiach finansowych, podatkowych, biznesowych, ale także o podatkach. Kwestia finansów publicznych jest kwestią z pozoru nie dotykającą naszej codzienności, ale według mnie to nie do końca prawda. Czy pan profesor zgadza się z tą tezą i zechciałby rozwinąć właśnie, gdzie my jesteśmy, w jakim miejscu się znajdujemy, jeżeli chodzi o finanse publiczne, dokąd zmierzamy, kto zarządza finansami publicznymi lub oczywiście profesor zechciałby wejść na dowolny wątek, który uważa za istotny w tym aspekcie finansów publicznych. Bardzo dziękuję za zaproszenie do pana kanału. Jestem zaszczycony, że mogę być gościem. Odpowiadając tak najprościej, jak potrafię. Po pierwsze, współczesne systemy podatkowe są z istoty nieefektywne. To znaczy nikt nie jest zainteresowany stworzeniem. Nie ma tego, nazwijmy to, lidera, który chciałby, aby współczesne systemy podatkowe, przynajmniej te, które ogarniamy, czyli państw Unii Europejskiej, czyli państw, które potrafimy porównywać i mamy o nich jakąkolwiek wiedzę, czyli państw, do których się możemy porównać, to znaczy, gdzie jest jakaś szansa porównania tego, co jest u nas i do czego, do grupy, do której się zaliczamy, nikt nie jest zainteresowany. W ogóle nastąpiła najgłębsza chyba w historii atrofia pojęcia interesu publicznego. Tak naprawdę to słowo już jest nawet już wręcz nieobecne. Nikt nie używa nawet tego pojęcia. Była niedawno taka konferencja, na którą między innymi o tym problemie była mowa. To większość wypowiadających powiedziała, że nie bardzo wie, o co chodzi, co to jest ten interes publiczny. A przecież finanse publiczne mogą być kształtowane zgodnie z interesem publicznym lub niezgodnie z interesem publicznym. A ktoś, żeby kierować się tym interesem, to trzeba przede wszystkim mieć jakikolwiek ośrodek myśli intelektualnej, politycznej, oczywiście musi być na końcu polityka, żeby ktoś powiedział nam, że jego celem politycznym jest na przykład zrównoważenie, ograniczenie deficytu, czy też zrównoważenie finansów publicznych. Mało kto w ogóle nawet nie tylko używa, jak już wiemy, tego pojęcia, ale nawet to w ogóle nie jest przedmiotem debaty. No proszę sprawdzić, nawet tworzenie prawa wspólnotowego w ogóle nie jest podporządkowane interesowi publicznemu w tym znaczeniu, jakim tu on jest. No bo ten pojęcie w przypadku podatków jest bardzo czytelne. Nieefektywne fiskalnie podatki są nikomu do niczego niepotrzebne, trzeba je uchylić. Podatki są potrzebne tylko wtedy, kiedy dostarczają dochody budżetowe. Nie śmiećmy w tym systemie, jest zaśmiecony do granic zbędnymi konstrukcjami, które dawno powinny przejść do historii, natomiast nikt nie jest zainteresowany, w przypadku niewielu,
A w klasie politycznej, nie tylko naszej, bardzo rzadko, chociaż nie powiem, że w ogóle, ale bardzo rzadko ktokolwiek upomina się nawet o tą, co byśmy powiedzieli, efektywność fiskalną. Parę razy to było. To nie jest tak, że tak było zawsze, jak jest teraz. Teraz jest inaczej, bo jesteśmy pod wpływem Unii Europejskiej. Ktoś mówi, a dlaczego można żyć z nieefektywnym systemem? Bo po pierwsze, nieefektywny system ma swoich kustoszy. To znaczy, on jest pielęgnowany. Bo jak wiadomo, politycy to mają dość niewielki trochę wpływ. Znaczy, jeżeli mają wpływ tego rodzaju, to oni autoryzują, często nieświadomie, to, co tworzą interesariusze. Przecież nawet wiemy dokładnie, tam akcyzą to rządzi parę koncernów, prawda, które wyznacza, jaki tam podatek ma być na jakieś podgrzewacze, jaka być tam relacja między akcyzą od alkoholu w piwie, akcyzą alkoholu, i spróbujmy to zmienić. Czasami usiłowałem to zrobić i w jaki sposób zareagowali interesariusze, to można łatwo w internecie sprawdzić. VAT-em to rządzi ten biznes zajmujący się ucieczką do opodatkowania. Czyli ten, który oferuje, jak tego VAT-u nie płacić. I on jest najważniejszym graczem. On się już się poprzebierał tam w szaty tych ekspertów, prawda? Którzy piszą raporty na temat luki podatkowej. No jesteśmy w stanie groteskowym, prawda? No proszę sobie wyobrazić, raporty na temat patologii w podatku wartości dodanej piszą ci, którzy żyją z tych patologii, prawda? Którzy korzystają z tych patologii. No teraz najważniejszym takim interesariuszem, najgroźniejszym tak naprawdę, to jest biznes informatyczny, który tam wmówił politykom, którzy z chęcią się oczywiście zgodzili, że jeżeli wszystko będzie scyfryzowane, to podatki będą bardziej efektywne. No nie ma bardziej absurdalnej tezy, jakim sobie można wyobrazić, no ale wiadomo, tu nie ma żadnej argumentacji o charakterze, w ogóle merytorycznej dyskusji, tu jest bardzo niewiele. Czasami na uniwersytetach coś się zdarzy, ale dlaczego z tym systemem można żyć? Ano dlatego, że deficyt jest potrzebny instytucjom finansowym. Głównym źródłem inwestycji, znaczy miejscem, polem inwestycji dla instytucji finansowych jest przecież skarbowe papiery wartościowe, prawda? Czyli czym większy deficyt, tym większa inwestycja, więcej możliwości lokowania środków wolnych instytucji finansowych właśnie w papierach wartościowych. Biorąc pod uwagę, że naszym takim wzorcem, do którego się mamy wszyscy podporządkowywać, jest światowe przywództwo tak zwane, czyli państwo, które w istocie mogłoby nie mieć podatków, bo żyje z emisji pieniądza, który ma charakter pieniądza światowego, no to mój Boże, temu państwu podatki nie są tak naprawdę do końca potrzebne, zresztą zgódźmy się, to jest oczywiście na odrębną opowieść. To jest jeden z większych paradoksów, że my mamy do czynienia, o podatkach mówimy w języku państw, które mają najbardziej nieefektywne i najbardziej w zasadzie takie spatologizowane, mówimy o języku angielskim, które państwo, które po pierwsze nie potrzebowały systemów podatkowych, to znaczy, które to te systemy podatkowe nie musiały kształtować po to, żeby po prostu utrzymać swoją pozycję mocarstwową, bo żyły albo z emisji, jak to współcześnie, albo na przykład systemu kolonialnego, który dawał możliwość finansowania, to w czasach, zresztą nie, to nie są jakieś tam odległe przeszłości, ten system w dalszym ciągu neokolonialny istnieje. Kanpatku kiedyś był znacznie bardziej czytelny. Czyli mamy do czynienia z takim, nazwijmy, równowagą paradoksów, a niektórzy mówią równowagą patologii, że ci, którzy są zainteresowani, mają rzeczywisty wpływ na kształt systemu podatkowego, są zainteresowani jego patologiami, czyli on, to jest takie pojęcie, inwestycja legislacyjna, to znaczy w jaki sposób doprowadzić do tego, aby stworzyć przepisy, żeby ktoś mógł na nich zarobić, bo to jest najbardziej efektywne. I najbardziej efektywne inwestycje to są inwestycje w prawo podatkowe, nie tylko w prawo podatkowe, ale głównie w prawo podatkowe. No i w związku z tym ci, którzy są zainteresowani, w związku z atrofią w ogóle jakiegokolwiek obecności interesu publicznego. To znaczy, ja zaznaczam, chcę być sprawiedliwym, to nie jest tylko czysta publicystyka, czyli która się zawsze trochę posługuje przerysowaniami, ale nie chcę przerysowywać. Są tacy, którzy się upominali o interes publiczny, nawet go efektywnie bronili, a poza tym nie zawsze było tak, jak jest przynajmniej w Polsce od 20 lat. Bywało inaczej i
znacznie bardziej efektywnie. To znaczy nawet byli znaczący członkowie klasy politycznej, którzy naprawdę upominali się o to, że mamy mieć podatki efektywne i które mają przynieść pieniądze budżetowe, jeszcze mają być, o, czytelne mają być na przykład, chociażby mają być okresy vacatio legis, podatnik ma być nie zaskakiwany. Nie zawsze to wychodziło, ale stan, który osiągnęliśmy obecnie, no chyba no jeszcze nie jest apogeum, bo tak optymiści sądzą, że to już jest apogeum patologii mamy współcześnie. Niekoniecznie, wcale ten stan chaosu legislacyjnego, interpretacyjnego być może może być jeszcze większy. I tu nad tym między innymi, niech to nie zabrzmi politycznie, ale na tym naprawdę bardzo czuwa nad tym Unia Europejska, żeby ten chaos był coraz większy. Dlaczego? Bo na tym polega współczesne rządzenie przez chaos. Tak na tym polega. Nikt nikomu nie obiecuje tak naprawdę ani stabilności, ani czytelności, ani przewidywalności. Najważniejsze jest to, że właśnie w ten sposób rządzi się podatkami. Zresztą nie tylko podatkami, no ale mówimy o nich. Natomiast deficyt budżetowy, dług publiczny, no mój Boże, no przecież jest tak wielu chętnych, którzy chce zarobić na tym, na długu publicznym, czyli zainwestować w skarbowe papiery wartościowe, czyli tak wielu chętnych i taka jest nadwyżka. Można powiedzieć, tu pieniądze się znajdą, żeby to można było w to zainwestować. A co najważniejsze, tu już oczywiście jest wielka polityka, bo i komuś można tych pieniędzy nie dać. Powiedzieć nie, ty masz u nas przerąbane, prawda? I ty już tych pieniędzy na finansowanie długu nie będziesz miał i będziesz musiał drogo płacić za ten dług. Czyli już tu nie ma w ogóle problemów finansowych, jakikolwiek pojmowanych. Tu jest finanse publiczne są środkiem i dług publiczny jest środkiem, a poza tym nikt nie myśli w okresie długim. No bo wszyscy mówią, a kto to będzie spłacał te kiedyś te wielkie długi, a kto się w ogóle tym przejmuje? Dajmy chociaż, no poza jakimiś nielicznymi tam nudnymi profesorami, którzy tam się czasami zastanawiają nad przyszłością tego świata, ale mój Boże, ta przyszłość jest tak odległa, że już nauka, jakkolwiek ją pojmujemy, już nie sięga tak daleko, więc raczej mówimy o tych złych, albo nazwijmy to tych, inaczej nazwijmy ich, tych, którzy mają złe przeczucia, prawda? I tych, którzy mają dobre przeczucia, a najlepiej nie myśleć o przyszłości, bo świat współczesny żyje czasem teraźniejszym, bo my w ogóle żyjemy tylko w czasie teraźniejszym. Przyszłość jest imaginacją i przeszłość jest imaginacją. W związku z tym można zmienić ich treść w każdej chwili, powiedzieć, poprawić przeszłość i poprawić przyszłość. Ponoć poprawiana przyszłość wzbogaca, a nie osłabia, prawda? Czyli warto wymyślać takie dobre prognozy, bo dzięki temu można nawet zarobić. Czyli na prognozach też się zarabia. Dziękuję za tę wypowiedź. Ja odszukałem w niej, czy utkwiło mi w głowie na pewno dwa aspekty. Jeden aspekt dotyczący, proszę poprawić mnie, jeśli to źle zrozumiałem, ale z wypowiedzi profesora odczytuję, że zwiększanie długu publicznego, które dzieje się brawurowo, można powiedzieć, nie tylko w Polsce, tylko w tak zwanym świecie zachodu. Dla przypomnienia, w Stanach Zjednoczonych dług to jest w tej chwili ponad 32 biliony dolarów. Amerykanie mówią o trylionach z uwagi na to, że mają taką skalę numeryczną, ale to są po naszemu biliony dolarów. W Polsce ten dług według oficjalnych statystyk Ministerstwa Finansów, według metodologii unijnej przekracza 1,5 biliona złotych, a jeszcze 80 lat temu nie przekraczał on 800-900 miliardów złotych. I panie profesorze, czy ja prawidłowo odczytuję pana wypowiedź, że fakt, iż tak potężnie zwiększane jest zadłużenie publiczne, nie tylko zresztą w Polsce, jak mówimy, jest w zasadzie inspirowany, jest w zasadzie czymś, co wynika z wewnętrznej potrzeby państwa do tego, aby finansować jakieś zamierzenia, cele czy wydatki lub inwestycje, tylko no właśnie, dzieje się po to, wydarza się po to, żeby ktoś mógł na tym rynku emitowanych obligacji, bo to jest instrument, którego używają państwa do tego, żeby zaciągać dług, tak? Nikt nie spisuje z państwem umowy pożyczki, umowy kredytu, umowy depozytu, tylko temu służą obligacje, aby ten dług kreować. Zechciałby się profesor jeszcze raz odnieść do tego, czy ja to prawidłowo rozumiem. Starajmy się mówić tym samym językiem. Dzięki temu będziemy
Znaczy to, co będziemy sobie przekazywać, będzie bardziej czytelne. Takiego państwa, tego archetypu, którego pan używa, po prostu nie ma. To są takie wzorce, prawda, jest jakieś takie państwo. Niedługo mam uczestniczyć w jakiejś dyskusji, czy w Unii Europejskiej rządzą rządy, czy sądy, prawda? Ani rządy, ani sądy, prawda? Więc, bo samo postawienie pytania nie pozwala na sformułowanie odpowiedzi, które się mieści w tych zakreślonych alternatywach. Czy kto rządzi? Instytucje finansowe politykami, czy politycy instytucjami finansowymi? No chyba nie musimy sobie przekonywać. Politycy, wysocy urzędnicy, oni są nawet ważniejsi niż politycy. Widzą swoje kariery w instytucjach finansowych. Oni najczęściej tam posiedzą trochę na tych w tych funkcjach publicznych, a potem za marne pieniądze, a potem sobie rekompensują to rolą tych różnych takich, nazwijmy to, konsultanto, menadżero, zarządców w instytucjach finansowych, że nie tylko finansowych, ale jak wiemy, one są najbardziej zainteresowane, żeby tam premiera, czy tam ministra finansów, dyrektora departamentu zrobić prezesem lub członkiem zarządu. Nie przeciwstawiajmy, nie mówmy, że to państwo rządzi, bo z tym problemem jest, co... Jeżeli to nawet formalnie uchwala którąś tam w tym 110 głosowaniu parlament, to on przecież tego, Parlament Europejski, zresztą nie tylko nasz, nie czyta tego wszystkiego. Nie jest ważne, kto uchwala, ważne, kto pisze projekty projektów. Nie projekty nawet, tylko projekty projektów. To są rzeczywiście ci, którzy czyli rządzą również sferą długu publicznego. Kiedyś uczestniczyłem w takich bojach, w sumie wtedy przegranych, i szkoda, żeśmy wtedy przegrali, w sprawie tak zwanych restrukturyzacji kredytów denominowanych lub waloryzowanych, zwanych popularnie frankowymi. Wtedy nawet napisaliśmy projekty ugód, to było ponad 10 lat temu. Teraz już te ugody po 10 latach banki. Wtedy my mówiliśmy, banki, zawierajcie ugody, bo przegracie w sporach sądowych, bo stosujecie prawo patologiczne, które w istocie prawdopodobnie wyszło spod waszej ręki. No pytanie było wtedy, kto pisze prawo bankowe? Czy prawo bankowe pisze rząd dla instytucji finansowych, czy instytucje finansowe tworzą prawo bankowe dla samych siebie? Oczywiście ta druga odpowiedź, nikt temu nie przeczy. No mój Boże, ja nawet to wszystko z bliska przez wiele lat w ten czy inny sposób miałem okazję oglądać, więc nie przeciwstawiajmy państwa. Państwo i pod tym względem realizuje, jest i to nie jest nawet zarzut, to jest empiria. Państwo realizowałoby cele autonomiczne, na przykład takie chociażby jak zmniejszenie udziału długu publicznego, jeżeli by miało cel strategiczny, który by tak w ten sposób definiował interes tego państwa, że mamy kłopot z definiowaniem, co jest w ogóle interesem naszego państwa, albo nawet niektórzy w ogóle mówią, że w ogóle nie powinniśmy się kierować własnym interesem, tylko na przykład interesem europejskim, Bóg wie kogo, na pewno nie Polski. Dopiero teraz niedawno, na przykładzie obecnych sporów na wschodzie, nagle przypomnieliśmy sobie, że nasze interesy są sprzeczne z interesem naszego sąsiada, który się nazywa Ukraina, bo są sprzeczne. A co jest naszym interesem według oceny pana profesora? Co powinno być i czym się politycy powinni kierować? W jakiej dziedzinie, bo to przecież jest złożony obraz. Zacznijmy od finansów publicznych. No to najważniej, jeśli byśmy poszukiwali pojęcia interesu naszego kraju, no to na pewno tym interesem jest to, aby system fiskalny powodował, że nasze zadłużenie byłoby nie wzrastało w sposób lawinowy. Czyli tylko tyle, żeby nie wzrastało, żebyśmy nie finansowali z budżetu państwa długu w wysokości, w której
które spowoduje, że finansując ten dług, prawda, bo finansując, czyli obsługując, użyjmy tego słowa, zubażamy nasze społeczeństwo, bo jesteśmy społeczeństwem biednym, bo w ogóle mamy taką świadomość trochę nędzarzy, niech się nikt nie obrazi, to nic w tym złego, że mamy taką świadomość, polegającą na tym, że nie wiemy, jak się rządzi państwem bogatym, no bo nie mamy takich doświadczeń ani umiejętności, prawda? Nie mamy doświadczenia historycznego, czyli tego tak zwanych, użyjmy tego słowa bardzo, żeby użyję je bardzo ostrożnie, żeby nie użyję słowa elit, ale to nie elit, to nie słowo wartościujące, tych, którzy nauczyli się przez parę pokoleń żyć w świecie, w którym głównym problemem jest zarządzanie bogactwem, bo myśmy zarządzali zawsze swoją, z tego Polska wyrosła z nędzy, prawda, odrodziła się nie z tych, którzy osiągali sukces finansowy, tylko z tych, którzy właśnie byli tą polską biedą, z tych polskich chat wyzwoliła się Polska, z tego powstaliśmy, to jest nasza tożsamość i nie wstydźmy się jej, bo taka jest ona w rzeczywistości, ale no, że nam brak pewnych umiejętności, no brak nam, no bo nie mamy żadnego, nikt nam nie powiedział. Nikt nas na uniwersytetach nie uczy, jak zarządzać bogatym państwem, no bo skąd mamy to wiedzieć? A poza tym ci, co naprawdę wiedzą, niekoniecznie, nawet za granicą, lubią się dzielić tego rodzaju wiedzą. Więc co powinniśmy? Mamy zwiększać bogactwo naszego państwa, czyli każdego, całego naszego narodu, który zaczyna wychodzić z historycznych swoich, nazwijmy to, zakątków biedy, no to jeżeli mamy go zwiększyć bogactwo, no to powinniśmy jak najwięcej redystrybucji, a jak najmniej oddawać na zewnątrz. Przecież niektórzy mają zupełnie inne zdanie, od razu powiem, niektórzy mówią, dlaczego? Należy przecież właśnie zadłużać się, żeby korzystać z cudzego bogactwa. I biorąc chociażby pod uwagę zadłużenie konsumentów w Polsce i w państwach starej Europy, no to wielokrotnie większe niż u nas. To znaczy, że tamto bogactwo buduje się na zadłużeniu, czyli na korzystaniu z cudzego bogactwa, to prawda, na kredyt. Ale trzeba umieć te kredyty spłacić w taki sposób, żeby one nie były dla nas katastrofą. Jak na razie jedyna szansa, to już naprawdę ostatnie zdanie na ten temat, jedyna szansa, którą w pewne pokolenie, już teraz podstarzałe, przed ponad kilkunaście lat temu, nagle sobie wymyślił, że ono z kredytów stworzy swój poziom, podniesie trwale swój poziom konsumpcji, w ogóle jest poziom swojego dobrobytu, no co są te pokolenie, to stracone pokolenie frankowiczów, prawda? Czyli okazało się, że nasze zdolności, dajemy się okpić jako zbiorowość, czyli nie mamy umiejętności korzystania w własnym interesie z cudzych pieniędzy. Tego się jeszcze musimy nauczyć. Idąc dalej, profesor powiedział w zasadzie wprost, że to, co się dzieje aktualnie, czyli zwiększanie długu publicznego, powoduje to fakt, że strasznie rosną koszty jego obsługi. Czyli odsetki od długu publicznego, które udało mi się ustalić, jakie szacuje Ministerstwo Finansów na rok 2023, to jest kwota oscylująca wokół wartości 60-80 miliardów złotych. Kto wie, czy nie będzie tego znacznie więcej, czy ta kwota, gdy zrobimy ten rachunek sumienia za rok 2023, już po jego ukończeniu, że się okaże, iż mamy do poniesienia koszty, mieliśmy jako Polacy, jako podatnicy, do poniesienia koszt wynoszący 100 miliardów złotych. Zestawiając to z budżetem Polski, czyli z sumą przychodów naszego państwa, które pochodzą z podatków, to ten budżet, czyli przychody państwa, to mniej więcej poziom 500 miliardów złotych. Już ponad, ale to są te wartości, czyli można powiedzieć, że solidne kilkanaście procent całego budżetu państwa musi zostać przeznaczone na obsługę zadłużenia, czyli na spłatę odsetek od tego kapitału, z którego korzystamy, a korzystamy z czyjegoś bogactwa. Właśnie, to tak pan profesor też powiedział. Kto w zasadzie rządzi faktycznie finansami publicznymi? I teraz chciałbym przejść do takiego pytania, w którym nawiążę jednocześnie do wypowiedzianej przez profesora myśli o tym, że trudno nazwać elitę polityczną rzeczywiście elitą polityczną. Wspomniał profesor, że osoby, które powinny się zajmować realizacją dobrobytu, zarządzając finansami publicznymi, dobrobytu państwa, jak i zbiorowości Polaków,
że te osoby no, lubią taką ścieżkę kariery klasyczną, czyli posiedzą troszkę na jakimś stanowisku, niekiedy średniego szczebla, niekiedy na bardzo wysokim stanowisku, kierując wręcz jakimś resortem, a potem robią karierę w instytucjach finansowych, międzynarodowych, prawda, czy zagranicznych, ale mamy też do czynienia z nieco inną tendencją, która jest bardzo ciekawa. Chciałbym, żeby profesor też do niej nawiązał, odpowiadając na pytanie, kto tak naprawdę rządzi finansami publicznymi w Polsce, bo to nie jest tylko tak, że karierę byli urzędnicy robią w sektorze prywatnym, w jakiejś bankowości światowej, prawda, czy europejskiej, ale mamy do czynienia również z czymś innym, z, no, niektórzy twierdzą, z wysłannikami, z emisariuszami światowego przywództwa, z emisariuszami światowej finansjery, którzy realizują tutaj w Polsce, no właśnie, pytanie, czyj interes. I każdy, kto choć troszkę interesuje się tym, kto był w przeszłości w Polsce ministrem finansów, jest w stanie bardzo łatwo to ustalić, że mieliśmy do czynienia z przypadkami, kiedy to wysłannikiem do polskiego rządu, de facto ze świata finansjery światowej, były osoby, które nie do końca orientowały się w systemie podatkowym polskim, czy już nie wspominając o przypadku, w którym no po prostu z racji nie przebywania tu na stałe, nie mieszkania tutaj i nie funkcjonowania w tych realiach, a zarządzały finansami publicznymi Polski, nawet nie potrafiły się posługiwać poprawną polszczyzną. Nie chciałbym tutaj używać nazwisk, bo wiadomo, że dzisiejsze czasy charakteryzują się tym, że bardzo łatwo kogoś wspomnieć, kto poczuje się urażony, i ja z kolei nie mam czasu na zajmowanie się takimi kwestiami jak obsługą jakichś pozwów sądowych, więc panie profesorze, profesor wie, o kogo chodzi, bo nakierowałem to, myślę, bardzo konkretnie, ale także widzowie zdają sobie sprawę z tego, że takie mamy realia w Polsce. Zechciałby profesor odpowiedzieć na pytanie w kontekście mojej przydługiej może wypowiedzi, ale właśnie chciałem temu pewne tło nadać. Kto rządzi finansami publicznymi w Polsce? Zacznijmy od tego, poukładajmy sobie to w jakiś takich pudełeczku, w jakiś miejsce. Że państwo, administracja publiczna, żebyśmy to zrozumieli, to pojęcie państwa, jako co i przez to i rozumiem, i jak należy tam to sobie wewnątrz to wszystko poukładać, składa się z takich co najmniej trzech komponentów. Pierwszym tym komponentem to jest ta, nazwijmy to, warstwa urzędnicza, ta która... Niektórzy twierdzą, że najważniejsza, która, stąd się była ta idea powstania służby cywilnej, że jest taka warstwa urzędnicza, która potrafi być tym deponentem, pilnować, przede wszystkim ma tą, przechowuje tę tak zwaną pamięć instytucjonalną, czyli tą wiedzę niezbędną dla rządzenia państwem, i ona ma takie swoją, jak pewną autonomię, jest, nie widzi kariery poza tym miejscem, czyli widzi ten awans właśnie w tej karierze od tego przysłowiowego referenta, góra do dyrektora departamentu, bo wyżej to już jest, albo wiceministra, bo wyżej to jest polityka. Drugą rzecz to są politycy w systemie demokratycznym, siłą rzeczy rotacyjni. To żeby nie było wątpliwości. Zawsze demokracja oznacza, że przychodzą ludzie nowi, i to jest zaleta, jest wada i zaleta, ale to, że to jest demokracja, no na tym polega jej istota, że ona trochę jest przypadkowa w doborze, no bo wybiera naród tego, ale za to legitymację, bo demokracja nie służy temu, żebyśmy mieli mądre rządy, tylko legitymizowane. To na tym służy. To nie, przy pomocy demokratycznej nie wybiera się mądrzejszych. I to nie są żadne zarzuty. Wybiera się legitymizowanych, dając im władzę. Jedyną prawdziwą legitymację. Dajemy ci władzę, której inaczej byś nigdy nie miał, bo masz ją legitymizowaną poprzez tą... Max Weber powiedział, że są te trzy legitymacje władzy, mówię, że tam demokratyczna, charyzmatyczna i tradycyjna. Ja tak trochę złośliwie mówiąc, że my mamy takie trzy inny rodzaj, żeby się tak porównać z ironią z Maxem Weberem, że mamy takie trzy legitymacje władzy. Jest władza polegająca na tym, że jest to władza rodzinna, sekciarska,
piracka i mafijna, prawda? Czy albo dany system polityczny, to jest w istocie jest to jedna rodzina taka, która w istocie tam, a reszta tam legitymizuje tą rządy tej rodziny przy pomocy różnych innych procedur, czy to jest dziedziczne, czy to jest demokracja, gdzie syn, ojciec wyznacza syna na premiera, to nie ma znaczenia. Druga to jest sekta, czyli nie jest rodzina, czyli coś w rodzaju doboru o charakterze takim swój, prawda? Swój, możesz być w tej sekcie, albo możesz nie być w tej sekcie. No jest ta jeszcze trzecia wersja rządów mafijnych. W każdym tych przypadków, nawet jeżeli to jest kreacja polityków, prawda? I w każdym przypadku, a my jesteśmy w demokracji, więc w tej demokracji istota jest to, że działa ta rotacja. Zresztą cała zaleta demokracji polega na tym. I właśnie to jest ta drugi segment tego państwa. Jest jeszcze trzeci segment, to jest ta czwarta władza. Czyli ta władza, czyli czwarta władza, czyli najszerzej pojęte media, najszerzej pojęte. One są najbardziej urynkowione. Tam najwięcej jest rynku, tam zresztą obiektywnie rzecz biorąc, tam nie ma demokracji siłą rzeczy i tam nie ma też tego stabilności, którą tworzy ten system urzędniczy, w tym przypadku powinien tworzyć. I dlaczego mówię od tego? Bo te trzy segmenty, trzy elementy tego układanki położyliśmy sobie na stole, tak ją staram się wytłumaczyć. Co jest ważne, odpowiadając na pana pytanie, bo przecież o to temu służy. Kompetencje, które są w tym przypadku, kompetencje. Czy mamy system, ten, który ukształtował tą właśnie to państwo w tej części pierwszej, czyli tej urzędniczej? No właśnie z tym mamy kłopot. Myśmy po Polsce Ludowej odziedziczyli bardzo duży sektor urzędniczy. I on tak naprawdę stworzył trzecią RP. Tak naprawdę to on stworzył. Ci ludzie przeszli na stronę zwycięzców. Taka jest cecha sektora urzędniczego. Przechodzi do tego, kto rządzi, prawda? Nie rządzi, tylko on służy temu, co rządzą. I jeżeli się tu pojawiają tak zwani ludzie z rynku, czyli ludzie, którzy nagle stają się, nigdy nie byli urzędnikami, nie mieli tych umiejętności i nagle oni stają się urzędnikami. A już nie mówiąc, jeżeli ci ludzie z rynku pojawią się w gruncie w polityce, no to mamy postawione te rzeczy na głowie. Ja wiem, może być tak, jako wyjątek, że nagle z wielkiego biznesu przechodzi się do wielkiej polityki. Tylko jak wiemy, z reguły te doświadczenia są takie, że to są, nie wiem, użyję tej osoby, którego nie wolno używać, bo to jest język zupełnie obecnie zabroniony, to się nazywają wremienszczycy, czyli ci, którzy są czasowcy, to się źle na polski tłumaczy, czy oni są na pewien czas oddelegowani, ale oni tak naprawdę nigdy nie służą interesowi publicznemu, tylko służą temu, co mają załatwić. Ale przez kogo oddelegowani, panie profesorze? Przez tych, którzy chcą ich tam wysłać, bo to, że jest wpływ na państwo, państwo zarówno silne, jak i słabe. To, że państwo jest jako takie, czyli te trzy sfery, sfera sektora urzędniczego, sektora politycznego i sektora medialnego, że ona jest penetrowana przez tych, którzy wiedzą, że tam jest władza, to jest zupełnie normalne, to nie jest żaden zarzut. To, że, a zwłaszcza w państwie o dużych, o szerokich wolnościach obywatelskich, wolno mieć wpływ na władzę. To nie jest zabronione. Wolno lobbingować. To nie jest zabronione. Wręcz odwrotnie, nie udawajmy, że nawet jak to zabronimy, czy tego nie będzie. Tu chodzi o to, na ile potrafimy, jeżeli w ogóle ktoś to w ogóle chce robić, żeby nie było wątpliwości, pilnować interesu publicznego. Jeżeli nikt nie będzie, zawsze interes publiczny pilnują konkretni ludzie. Ci, co wierzą w instytucje, to mówią, że instytucje pilnują i one będą przez te wzajemne napuszczanie się instytucji, czyli taka teza, tam taka najbliższa Monteskiuszowi, że te władze wzajemnie się nam napuszczą, wykonawcza, ustawodawczą, sądownicza i król będzie spokojny, że się jego słudzy nie umówią przeciwko niemu i nie będzie słynna opowieść o dobrym Baltazarze, którego w nocy porobcy powiesili, zamordowali. Przecież to było słynne, po co król, władza wtedy była jasna, władzę miał król,
który był zakładnikiem swoich kogo? Swoich ministrów. Minister to jest sługa, prawda? Tak, to jest mi sługa. I chodziło o to, żeby on nie był skazany na rządy swoich sług, które nim rządzą, tylko żeby był ten podział władzy i te władze wzajemnie się kontrolowały. To jest tak najszerzej pojęty poziom, pomysł Monteskiusza, ale go można rozszerzyć, pogłębić. Należy te władze na siebie wzajemnie, te instytucje, nazwijmy to, niekoniecznie, żeby się dogadały w tym złym tego słowa znaczeniu, bo ale ktoś musi być pilnować interesu publicznego. Czyli ale jeżeli go nikt nie pilnuje, to w wyniku napuszczenia poszczególnych władz na siebie ten interes nie będzie chroniony, bo mówimy o pieniądzach publicznych, czyli o rzeczy najważniejszej. Bez pieniędzy publicznych cała reszta jest zbędnym sztafarzem, nawet tych pożyczonych, żeby nie było wątpliwości. Dlatego czym mniej oddelegowanych tych ludzi z rynku, czyli tych tych, którzy mogą tu co najwyżej, najlepszym wariantem jest to, jak oni nie zaszkodzą. To jest, ale tak naprawdę ich misja jest zawsze ograniczona. Przychodzą tu po to, żeby załatwić czyjeś interesy. Trzeba umieć ich do tego nie przyjąć, ale czasami nie mamy takiej władzy, żebyśmy ich nie musieli przyjąć, bo inni, ci, którzy są ważniejsi, zwłaszcza którzy uważamy, że musimy się im, uległość jest naszą istotą naszej niepodległości, tak zwanej w tym przypadku już, bo uległość i niepodległość to są pojęcia całkowicie sprzeczne. Ci czasami, no, pamiętajmy, nie jesteśmy supermocarstwem, ani nawet mocarstwem, czyli musimy się liczyć z interesami obcymi, które będą w Polsce realizowane, abyśmy tylko umieli podjąć jakąś skuteczną obronę swojego interesu, ale żeby ją podjąć, to trzeba samemu rozumieć, co jest tym interesem publicznym, o który mamy walczyć. Mówił profesor o interesie publicznym, o tym, że trzeba się zastanowić, w jakim kontekście my na ten interes publiczny patrzymy. Wypowiadał się pan profesor na temat kontekstu finansów publicznych, ale czy mógłby profesor rozwinąć to, przechodząc na grunt geopolityki, patrząc na nasz interes publiczny w kontekście wojny na Ukrainie, w kontekście relacji Polski z tak zwanym Zachodem, w kontekście relacji Polski z tak zwanym Wschodem, ale być może z innymi siłami, bo coraz głośniej jest w geopolityce o tym, że tworzą się na świecie takie bieguny, siły, które być może będą miały szansę zaistnieć i będą właśnie jakimś substytutem, czy zastąpią dotychczasowy układ sił. Mowa chociażby o państwach BRICS, mowa o rosnącej potędze Chin, mowa o rosnącej potędze Indii, mowa także o, z punktu widzenia naszej Europy Środkowej, powiedzmy, nie zerkamy w ogóle na ten horyzont, bo on jest dość daleko. Mowa teraz o, czy mam na myśli tu Amerykę Południową. Nam się tutaj w Polsce tworzy taką wizję geopolityki bardzo uproszczoną, prawda? Profesor się wypowiada na ten temat też na swoich audycjach i w swoich publikacjach, że wmawia się nam, iż musimy się opowiedzieć albo za tak zwanym imperium zła, czyli wiadomo, że za tym nie powinien się nikt opowiadać, bo imperium zła jest z natury złe i każdy, kto chociażby ciepłym okiem patrzy na to, po to tylko, żeby to zrozumieć czy wytłumaczyć bez emocji, już jest z gruntu chyba złym człowiekiem, czy dokonał złych wyborów przynajmniej. No i mamy tak zwane imperium dobra, prawda? Czyli, no bo jeżeli jest imperium zła, to sam profesor sugeruje, że na musi drugim... być imperium dobra. Tak jest. Jak w tym kontekście pan profesor podchodzi do interesu publicznego, jakie postulaty chciałby wysunąć i jak skomentować właśnie kwestię miejsca Polski i naszego interesu publicznego w kontekście tego, co się dzieje geopolitycznie? Znaczy, proszę mnie nie przeceniać w tej roli. Ja po prostu mogę, taka jest rola, tak przynajmniej sobie ja wyobrażam rolę profesorów, że oni raczej mówią o metodologii, w jaki sposób do czegoś dojść, to znaczy wskazując, mogą coś pokazać tryb dojścia, prawda, czyli ścieżkę, w jaki sposób na przykład odpowiedzieć na pana pytanie. Ja zacznę od bardzo banalnej tezy. Musimy mieć własną diagnozę. Zacząć od tego. Własną diagnozę.
A będzie bardzo wielu, którzy będą pilnować, żebyśmy tej własnej diagnozy nie mieli, a potem własną prognozę. Jeszcze niektórzy mówią, że trzeba mieć jeszcze własną wizję przeszłości, prawda? To wszystko jest w czasie teraźniejszym, już miałem okazję to powiedzieć. Wszystko się dzieje dziś, tak jak dzisiaj będziemy formułować albo nie będziemy formułować wizji naszą lub przyjmować cudzą wizję przyszłości, tak jak możemy przyjąć cudzą, a nie własną wizję przeszłości, a także możemy mieć własną, nieimportowaną ocenę stanu rzeczy, status quo. I pamiętam, ja to powtarzam trochę do znudzenia, ale to oczywiście nie ma żadnego znaczenia, więc mogę jeszcze raz powtórzyć. Przecież powinniśmy zacząć od tego, jaka jest nasza diagnoza stanu rzeczy, który jest. To są pana pytania. Czy my w ogóle mamy własną diagnozę stanu rzeczy? Czy w ogóle mamy? Czy w ogóle mamy, ktoś nam pozwolił mieć własną wizję? Przecież my jesteśmy sferą kultury importowanej, cywilizacji importowanej. Czyli mamy wszystko tam polskie, to jakiś taki obciach, dziadostwo, prawda? Jeśli coś, to już trzeba tłumaczyć, jeśli kogoś cytować, to jakiegoś najpierw anglosasa, prawda? Natomiast tam polskie, co tam w ogóle, kto tam w Polsce coś wymyślił? Cudowne są takie opowiastki, nawet bardzo niedawno, na pewno pan często to słyszy. Ci ludzie jeździli po świecie, znają języki, no to są mądrzy, a ten miejscowy tam, ten polski obciach, to co tam jest? Przecież to jest obowiązujący język niekiedy nawet wśród naukowców. No był na zachodzie, no to on wie, prawda, bo tam się dowiesz, prawda. Czyli nawet my nie mamy odwagi mieć własnej, szukać własnej diagnozy stanu rzeczy. Czyli mamy być taką importowaną wersją historii, czyli współczesności. Nie bez powodu to już wielokrotnie było. My nie mówimy o rzeczach, które są dzisiaj. Nie bez powodu. Ten, kto narzuci innym swoją estetykę, ten to jest najważniejsze. Jeżeli będzie się podobać to, co ty wymyśliłeś, to do ciebie przyjdą kupić towary, które będą zaspokajać jego potrzeby estetyczne. Przypomnę, że nawet w XIX wieku to wożono koronki z tej części Europy. Pamiętałem, jaki to był transport wtedy, do pralni w Paryżu albo we Francji, bo tam tylko byli ci, którzy umieli uprać te koronki. Oczywiście, że produkcja była istotą, był towar importowany. To już wszystko było. To był i XVIII, i XIX wiek, i w dużej części XX. Zaczyna się od estetyki, tak mówił profesor Tatarkiewicz. Najważniejsze są nasze sądy estetyczne, czyli to, co jest piękne, dopiero później co dobre, co złe, a już nie, zupełnie na końcu co mądre, a co głupie, prawda? Bo to nawet komu niewielu na tym zależy. Dlaczego o tym mówię? Zacznijmy szukać, zacznijmy debaty, czy jesteśmy zdolni do własnej diagnozy. Dlaczego jest potrzebna własna diagnoza? No bo nikt inny oprócz nas nie będzie pilnował polskich interesów, bo wszyscy mają gdzieś te interesy. Dlaczego? Bo ich mają tylko święte prawo, żeby po prostu powiedzieć, przepraszam bardzo, ale my interesy jakiegoś tam państwa położonego gdzieś tam między Niemcami a Rosją, jak to najczęściej się tak słyszy, to w ogóle nie ma to żadnego znaczenia. I te państwo zawsze przegrywało, prawda, czyli nie było w stanie obronić własnych interesów. No to po co my mamy, no dlaczego mamy się nim przejmować? Nasze poglądy są poglądami uwarunkowanymi. Co to znaczy? No bo mamy się opowiadać za własnym interesem. A po pierwsze trzeba go zrozumieć, potem zdiagnozować i powiedzieć na samym początku, to jest w naszym interesie, a to nie jest w naszym interesie. Czy w naszym interesie jest to, żeby Polacy biednieli? Nie jest w naszym interesie, bo jesteśmy biedni. I dopiero od niedawna wyszliśmy częściowo, w dużej części zlikwidowaliśmy enklawy skrajnego ubóstwa. Tak jest, skrajnego ubóstwa, które było wynikiem najbardziej absurdalnych, przepraszam za słowo, reform ekonomicznych, bo tego inaczej jak w cudzysłowie się nie nazywa, które doprowadziły do nędzy miliony ludzi, biedy,
Tam nie trzeba było daleko szukać, żeby ludzie, nie w Afryce, tylko tu byli ludzie biedni, którzy nie dojadali. Dopiero od niedawna mamy to, że ludzie nie są głodni, nie mamy głodnych dzieci. No to są to sukcesy, na Boga, 30 lat transformacji ustrojowej, prawda? Czyli pytanie, czy trzeba było zniszczyć polski przemysł, prawda? Zniszczyć. Jeżeli fabryka jest nieefektywna, to się ją nie niszczy, tylko w nią inwestuje, żeby stała się efektywna. To jest wiedza ludzi bogatych, którzy wiedzą, że najważniejszym ich zadaniem jest utrzymanie aktywów, a nie zniszczenie własnych aktywów. My jesteśmy ten syndrom cytryny, takim wyciskanej wielokrotnie cytryny. Najpierw trzeba było nas wyzbyć, doprowadzić do wyprzedaży aktywów, zniszczyć nasz przemysł, przy pomocy chciano nie tylko przemysł, zubożyć. Zubożony wyprzedaje swoje aktywa za bezcen. Potem najważniejszym aktywem okazało się, kiedy ten świat stary zaczął wymierać, najważniejszym aktywem, proszę mi wybaczyć to słowo, ale to też jest biznes, to są ludzie. Biały, nietworzący diaspory, dzietny przedstawiciel, czyli taki, który chce mieć dzieci albo i pragnie mieć dzieci i będzie miał dzieci, a przede wszystkim nie tworzy diaspory i najlepiej, żeby jeszcze nie był muzułmaninem, prawda? W związku z tym i stąd wyciśnięto miliony ludzi, prawda? Teraz takie miliony ludzi wyciska się z Ukrainy, prawda? Przecież te nasze wychodźstwa nigdy nie wrócą. Czyli zacznijmy, musimy zacząć się rozliczać z przeszłością po to, żeby zrozumieć teraźniejszość. Wtedy, kiedy zaczniemy w Polsce dyskusję o tym, co się w Polsce stało przez ostatnie 30 lat. Czy to był sukces, czy porażka? Wtedy, ja wiem, myśmy osiągnęli sukcesy, tylko one były wbrew tej polityce, a nie w wyniku tej polityki. Jeżeli my dajemy ordery, najwyższe odznaczenia państwowe ludziom, którzy stworzyli, doprowadzili w istocie do upadku w istocie całych branż naszej gospodarki, to znaczy gdzieś się pogubiliśmy. Nie za to się daje ordery, chyba że właśnie to jest misja, którą ma być w Polsce zrealizowana. Czyli za długo mówię, więc powiem po ludzku na końcu. Mamy odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest dzisiaj w naszym interesie. Czy upadek polskiego rolnictwa jest w polskim interesie? Czy to wymaga czy na to pytanie trzeba odpowiedzieć? A czy mamy dokonać kolejnej terapii szokowej w wyniku upadku polskiego rolnictwa? Nie. Mamy, bo chronimy to, co mamy. Co to znaczy chronić własne aktywa? To jest status quo, czyli mamy ten status quo, który mamy chronić. Chronić dobro każdego obywatela, państwa polskiego i każdego obywatela. To jest tak samo istotne, bo tu nie ma lepszych ani gorszych. A zwłaszcza w czasach, kiedy jesteśmy, już biedniejemy. Przecież już jesteśmy coraz, już się udało zubożyć nasze społeczeństwo. Przecież ten absurd tych wszystkich polityk pieniężnych, prawda, bzdur, które są opowiadane, gdzie cała niestety klasa polityczna mówi tym samym językiem. Trzeba zubożyć społeczeństwo, żeby mniej kupowało, w związku z tym spadnie nam inflacja. To jest najdroższy sposób zwalczania inflacji. Znamy inne, ale wy może nie znacie, ale może zapytajcie się kogoś, że niekoniecznie poprzez zubożenie większości, bo tylko się zubaża większość, bo jak się mniejszość zubaża, to efektu inflacyjnego nie będzie. Czyli doprowadzanie do biedy ludzi, którzy od niedawna wyszli z tej biedy, jest pomysłem na zwalczanie inflacji. Dlaczego oni mają ponosić koszty tego? No to są pytania podstawowe. Tu jest problem. O to jest właśnie interes publiczny. Dobro polskiego obywatela jest w interesie publicznym naszego kraju i państwa nie dziadowskiego. Państwo biedne jest państwem nieefektywnym, chociaż bogate też może być nieefektywne, ale państwo biedne jest przede wszystkim narażone na co? To państwo w tym rozumieniu tej triady, o której mówiliśmy na początku, czyli sektora urzędniczego, politycznego oraz medialnego, to też jest część państwa. Państwo biedne jest po pierwsze państwem, które łatwo kupić, łatwo je skorumpować zarówno legalnie, jak i nielegalnie. Czyli trzeba umieć zapewnić z jednej strony siłę ekonomiczną, taką czysto finansową państwa, czyli dobrze płacić urzędnikom po to, żeby oni dla dobrych służyli interesom tym, do których zostali powołani, a tym, którzy potrafią nimi powodować. Czyli najprościej w konkluzji, zacznijmy od odpowiedzi na pytanie, co jest w naszym interesie. I tu oczywiście się mówi, ale może powinniśmy się kierować interesami ponadnarodowymi.
Najpierw zastanówmy się, jakie są nasze interesy, a potem je skonfrontujmy z tamtymi interesami. Jeżeli sobie wreszcie powiemy, że pierwszeństwo ma interes polskiego obywatela, to znaczy, że dopiero po 30 latach nauczyliśmy się dostrzegać to, co jest dla nas dobre, a co złe. No to też pewne osiągnięcie, lepiej późno niż wcale, oby się nam to udało. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Na koniec jednominutowe przesłanie od pana profesora. Przekaz własny, postulat. Jeśli to możliwe, proszę optymistycznie. Ale skoro postulat, to jak to osiągnąć? Oddaję głos. O Jezu, bardzo trudno w takim w jednym słowie powiedzieć, ale to wybiorę sobie, to znaczy, bo to nie jest to, że hierarchizuję, tylko wybiorę. Nam potrzeba jest, to jest, zacytuję, to jest przypisywane Fryderykowi Wielkiemu. On powiedział, że nie ma dobrych lub złych ustrojów, to jest bardzo oświeceniowe, są tylko państwa, które miały lub nie miały czasu naprawić swoje błędy, bo wszyscy je popełniamy. Musimy mieć czas zgromadzenia doświadczenia tej pamięci instytucjonalnej i co nam jest potrzebne, pokój jest nam potrzebny. To było błogosławieństwem tych kilkudziesięciu lat, które mamy za sobą, łącznie z Polską Ludową, że żyliśmy w czasach pokoju, więc pokój jest nam potrzebny, bo wszystkie inne pozostałe, nazwijmy to problemy, prędzej czy później, to jest optymistyczne, zmądrzejemy i rozwiążemy. Jeżeli nie będziemy mieli tej szansy, po prostu będziemy odbudowywać, leczyć rany. Wtedy wiadomo, co trzeba odbudować, czyli, a wtedy już znamy już wzorce. Mamy stworzyć coś, co kiedyś było, a powinniśmy zrobić to lepiej. Dziękuję profesorze, że zechciał pan znaleźć czas. Dziękuję za rozmowę. Kłaniam się. Bardzo dziękuję za zaproszenie jeszcze raz. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam najserdeczniej.